Cześć wszystkim, Burrito Bizon, Lucha Libre, zaczynamy, nie ma na co czekać, bo ta gra to jest po prostu jeden wielki wyścig. I w tym momencie zbieramy nie wiem na co. No tu mi się wydaje, że... No sam nie wiem, tych moglibyśmy ulepszyć. More money when defeated. No ale 9 milionów mamy, to może uzbierajmy te 9 milionów, co? Tu się chyba nic więcej... Makes them last longer. A, czyli pesos będą dłużej. To wiecie, co ja bym zrobił? Ja się najpierw wystrzelę bez niczego. Czyli idę w walkę. A dopiero jak będę miał... podwójne pesos. Ale mi dobrze poszło. Zazwyczaj jak zaczynam, to mi tak dobrze nie idzie. Ale widzę, że tutaj będziemy sunąć dzisiaj. O kurczę, prawie się udało. Tego mamy ulepszonego to ramię. Myślałem, że się wbijemy jeszcze w tego z tym. Piniata jest! Dobra, ekstra piniata będzie super. .57 to nie jest mała prędkość, ale to nie jest prędkość, którą my byśmy chcieli teraz mieć, bo się zaraz nie przebijemy przez ścianę kolejną. O Jezu, chyba nas teraz zatrzyma. No dobra. Aha, bo nas jeszcze wybija. Zapomniałem. Pamiętacie, że mieliśmy tego takiego... Za późno ten drugi strzał robię. Dobra, 200 prędkość to jest dużo. Fajny ma ten bizon, Burrito Bizon jest fajny dlatego. No nie tak źle nam poszło. Prawie żeśmy doszli, dobra, nie chcę. I power piniata oczywiście. Pesos Palace, dobra, mamy podwójne pesos. Stopwatch complete and... Mogę na Facebooku grać. Nie widziałem. Dobra, zobaczmy do sklepu. Czy już nas stać na pesos? 11,875. Ach, no jak jest 11,875. No dobra, tak czy siak. Otwieramy już wszystkie piniaty, bo już jedną już mamy z pesosami, to już jedziemy całość, nie? Zresztą teraz... widzicie? Zresztą teraz zarobimy trochę kasy na tych piniatach i będziemy mogli kupić jednak te pesos. Lak! 6 milionów oszczędzamy. Dobra, to teraz możemy to kupić. No i gdzie ten lak jest? On jest za 2300. No to za 2300 go kupimy, ale nie teraz. Teraz to my mamy Burrito Bizona do wystrzelenia tutaj. Uuu.
prędkość zakazaną już mamy. Czy my kiedyś spadniemy? Mhm. Gdzie są wszystkie fajne rzeczy? Uuu! Co to było? To był chyba ten miód. Tylko nie wiem, co miałem z nim zrobić tak naprawdę. Jest! Boom! Ale coś słabo poleciałem. W ogóle coś słabo tu, zobaczcie, w tym świecie nic ani nie ten, ani nawet nie jestem w stanie się złapać niczego, bo mi się kończy power. Bardzo słabo, jeśli chodzi... A wiecie dlaczego? O, była tam ta pszczoła z mionem. Teraz to już w ogóle się wstrzeliłem w ziemię samą. Powiem wam, że tutaj... No coś tam zdecydowanie nie wyszło. Niby mieliśmy wszystko, a jednak... Zupełnie nie. 4 miliony. Może to jest jednak to, żeby kupić to szczęście i mieć więcej tych przeciwników fajnych. Mhm. Patrzę, czy tu coś nie wypada. Na razie się ślizgamy dobrze. Tylko pieniędzy żadnych nie zarabiamy, bo zazwyczaj na tych... O, piniata tam była. Ojeju. Zazwyczaj na tych pobocznych zadaniach to się jakieś, wiecie, na tych specjalnych gumisiach to się jakieś fajne pieniądze zarabia. Jak my tu tylko lecimy. Powiem wam, że kiepsko coś. O Jezu, nie wbiłem się w niego, a chciałem. Najbardziej kiepskie jest to, że nie widać tu w ogóle. O właśnie, tych. Był tamten. Teraz mnie porwali. Oj, no z tego to nic nie będzie chyba. Do tych drzwi to ja ledwo dolecę. O kurczę, mogę nie naciskać tego na końcu, to bym trafił w ten tam.
No ale niestety, kurczę, za ciężko. Żeby się tutaj przebić, to jednak trzeba mieć siłę przebicia, a myśmy jej nie mieli. Mhm. Ci są nieźli. Tego to w ogóle... Aha, to jest ten, dobra. Ten jest na obniżce znów. Nie wiem, no trzeba by było zacząć kasę tutaj zbierać, moim zdaniem. Nie wiem, dodaliśmy jednego niedźwiedzia i... KO. I on od razu jak ma KO, to się lepiej wybija. Tylko że ten początek tak naprawdę nie jest dla nas problemem, bo na początku zazwyczaj dobrze nam idzie, jeśli chodzi o to wybijanie się, nie? Dla nas problemem jest dalsze tam gry, gdzie nagle brakuje w ogóle gumisiów i nie da się ich... Nie ma ich tam za wiele, więc my też nie jesteśmy w stanie przyspieszać naszego, tutaj naszej podróży, tak? No patrzcie, tu jest pełno gumisiów. Są specjalne gumisie jeden. Przynajmniej był przed chwilą. Nie mówiąc o tym, że przez te drzwi jak się przebijamy pierwsze, to nic nam się nie dzieje złego, nie? A jak się przebijamy przez te przez ostatnie, to strasznie spowalniamy. Strasznie spowalniamy i później w tym ostatnim świecie przed bossem nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tak mocno. Tutaj, nie? Mamy 112, patrzcie. Dobra, udało nam się. Miał jakoś wyżej wybijać tą rakietą, nie? No i dobrze, bo to jak nas wybije, to przynajmniej... On nas tak do 150 powinien przyspieszyć. 148. Dobra, jest git. Jest, mamy to. Nie wiem, ile to daje, 10 tysięcy. To nie jest jakoś dużo specjalnie, 10 tysięcy. No ale też żeśmy do 170 przyspieszyli od razu dzięki temu. No i teraz powinno wybić spokojnie. I dostał, Cookinator. No ale Cookinatora to trzeba jeszcze kilka razy trafić, żeby się przez niego przebić. Okej. Pesos duos. Total 5 milionów mamy. No i teraz jest pytanie, jak to zrobić, żeby te 5 milionów, tak? Tu jest 14 milionów na wyższe skakanie. Coś mamy jeszcze w promocji dobrej? No jak on jest w promocji, to jest na pewno się opłaca go kupić, nie? Ta babka jest, to jest moja ulubiona, nie? Przeciwnik, znaczy bohaterka. To wiecie dlaczego. Ona potrafi się tym lasem, przyciąga się zawsze do najlepszego gumisia, który się znajduje pod nami. Więc jeśli teraz się przyciągnę, to wiadomo, że do jakiegoś specjalnego, nie? A nie do najzwyklejszego. Okej. 12 tysięcy za tego węża. Patrzcie, jak się rozpędziłem. Dobra. Jeszcze trochę i ta rakieta nam będzie dawała naprawdę fajne ten.
ubrana, z niego tylko 1000 jest kasy. Tu trzeba już czujnym być, żeby jak tylko się coś pojawi pod nami, to żeby to zbierać, nie? O, na przykład go. Jest. Szkoda. No i niestety spowolniło nas to strasznie. Ale przebijemy się. Nie wiem, czy to od prędkości naszej zależy, ile mu zabierzemy obrażeń. No ale jeszcze jedno takie uderzenie i jesteśmy. Jeszcze jedno takie uderzenie i jesteśmy w domu, nie? Po 2 miliony. Tu nie mamy nic na promocji, to idziemy. No tym akurat tego kurczaka nie lubię, bo się nigdy nie umiem przyzwyczaić do tego, że on może lecieć kawałek, nie? Że wiecie, że jak naciśniecie, to polecicie. O, tak, nie? Bum. O, kurczę, byłem w beczce i nie zauważyłem tego. O Jezu, co ja zrobiłem? Nawet się nie wybiłem. Chciałem tą piniatę złapać. I chyba ją złapałem, nie? Mam ją. O Jezu, 190 wjechałem w ten świat. To jest bardzo dobry wynik, tyle wam powiem. O nie, przeleciałem. Tu też nie zdążyłem trafić. Jestem taki szybciutki, to nie widzę, co się dzieje. Wszystko omijam. Policjanta to trafiłem. O nie, dwóch policjantów pod rząd. No już było tak dobrze, nie? No niestety. Tutaj nic nie zrobimy nim. Chyba się wykoleimy zaraz po prostu. A nie, jeszcze chyba na... O, jest. A prawie nam się udało złapać... złapać tego z balona. No i policjant nas złapał. O, a jeszcze bomba nas wyrzuciła, patrzcie. Nie poddajemy się. W końcu. Patrzcie, 120 prędkość. 150. No, jakbyśmy mieli teraz halopinię, to by nas na pewno wyrzucił. O jest, chili bomb. Czyli teraz jak będziemy mieli chili bomb, to jesteśmy w stanie może gdzieś wyskoczyć mocniej. Moglibyśmy większego body slama mieć. No nie wiem. Na razie poczekamy jeszcze. Dobra, mamy Bulito Bizona, mamy sos. Mamy sos i mamy jalapeno, więc wydaje mi się, że powinniśmy do tego ostatniego dojść. Ale to się okaże. Czy nam się uda teraz bossa pokonać?
się wybić. Ta bomba cały czas całkiem nieźle wybija, już nas kilka razy tak na fest nas wybiła. No, Burrito Bizon jak z wysoka spada, to mu się wtedy nic nie dzieje. Patrzcie, zaraz będzie prawie kometa. Jak wypadnie za chmury, to było w poprzednim odcinku, to później jak kometa leci. Prawie. Dziesięć prędkości każde wybicie nam daje. Ale będziemy teraz, to będziemy mieli dobrą prędkość. 280, o kurde. I tak by było za mało, żeby ten... Jest! Cookinator pokonany! I co tu jest? Uuu, Candyland! O kurcze. My się na niego rzucamy. O! Super ekstra receta, to są chyba receptury. I one zostały porwane przez ten, przez czarną dziurę. I co on wymyślił? Że on wskoczy do środka, złapie je, gummy bears. Złapał je i co? Jesteśmy teraz w innym świecie? O kurcze. Nie wiem, co to znaczy, że jesteśmy w tym świecie i co te wszystkie gumy się tu oznaczają. Ale strasznie słabo, żeśmy się wybili. Mam nadzieję, że to nie było tylko na raz. Znaczy, mam nadzieję, że będę mógł tam do tej czarnej dziury jeszcze więcej razy wchodzić. Było tak pięknie, już prawie to miałem. Dobra. Ten świat strasznie długi jest, widzę. I w ogóle kasy w nim nie zarabiam. Nie wiem, czy zauważyliście. Niby coś zarabiam, ale nie dostaję tego. Przynajmniej mi się nic tu nie podlicza. Dobra. Na szczęście ciągle przyspieszam, już mam 210 prędkość. Co to jest? Missions. Jeden razy portal. 50 to next candy. Oj, nie przeczytałem, co mam robić. New record. 10 tysięcy metrów, ale jestem w jakimś innym wymiarze. Total 15 milionów. O Jezu. Speed limit jest za 17 milionów. I w to będziemy celować. Ja bym w tym momencie skończył.
Jestem ciekaw, co wy powiecie o tym, co nam się tutaj dzisiaj udało osiągnąć. Bo wygląda to całkiem nieźle. Wygląda to całkiem nieźle, ale co? Co tam więcej w tym świecie będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że... Przeczytam w komentarzach. Jeśli seria z Burrito Bizona wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Znaczy łapkę w górę albo komentarz, albo obydwa. A tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, papa.